Ja cały czas jeszcze robię bardzo dużo takich około dziennikarskich aktywności mam. Prowadzę konferencje, seminaria i między innymi co pewien czas robię takie prelekcje na temat różny, motywacyjny, wystąpień publicznych, autoprezentacji. I ostatnio właśnie poproszono mnie znowu o takie wystąpienie i pomyślałam, że poopowiadam trochę o stylach zarządzania. Dlatego, że to 3 lata prawie nauki na własnej skórze, prowadzenia własnego biznesu, dały mi bardzo dużo do myślenia w sprawie tego, jakim szefem, jaką szefową powinna być kobieta w małym biznesie, zatrudniająca ludzi z bardzo różnych miejsc kulturowych, ale także bardzo różnych pokoleń. Sama mam lat tyle, ile mam, a zatrudniam osoby na przykład 20-letnie, do których mówi się zupełnie innym językiem. Musiałam się tego wszystkiego nauczyć i uważam, że styl zarządzania to jest dosyć trudna sprawa i skomplikowana, a szczególnie jeśli ktoś jest kobietą. To jaki jest pani styl? No nie na kumpele i nie na złą babę na pewno, ani żmiję. Ja mam nadzieję, że to jest taki styl partnerski. To znaczy wymagamy od siebie i innych, doceniamy własną pracę i pracę innych. Mam nadzieję, że to się sprawdza.